Asia Maciek, bardzo miło mi Was dzisiaj widzieć. Te podwójne, miłosne, że tak powiem, sesje dla Vivy zawsze są dla mnie ciekawe, no bo nie jedna osoba musi wyrazić zgodę na te zdjęcia, ale dwie. Więc przyszedł ten telefon z propozycją i co było później? Czy ktoś kogoś przekonywał? Czy zdanie było takie samo w tym temacie, czy różne? Asia podjęła decyzję. Nieprawda. To było tak, że ja oczywiście bardzo lubię sesje. Gorzej z Maćkiem. Maciek nie lubi sesji, ale zadzwoniłam do niego i powiedziałam, to co? Ty na to. I co? I ty powiedziałeś nie, ty powiedziałeś, co ty powiedziałeś? Ja wiesz, właściwie... A puścisz mi na tenisa? O, no jak ja go puszczam na tenisa, to więc... W każdej sprawie jest to pytanie o tenisa, taka karta przetargowa. Tak, to zawsze, zawsze. Albo ewentualnie jakieś, nie wiem, wyjście z kolegami. To pytanie o kto podjął decyzję, żebyście wzięli udział w sesji, do tego taki był podjazd, żeby przełożyć to na życie. Czy ty, Asia, bo Maciek powiedział, że to twoja jednak decyzja była, czy ty masz zawsze ostatnie zdanie w tym związku? Prawda, on tak cały czas się kryguje, cały czas mówi, że jestem kierowniczką, szefową i tak dalej, ale to jest trochę takie krygowanie się. Może w kontekście dzieci ja czasami tupię nogą, ale tylko dlatego, że ja jako kobieta bardziej się męczę w pewnych sytuacjach z dziećmi, jakby on pozwala mi zadecydować o pewnych rzeczach, natomiast tak to, jeżeli chodzi o jakby, nie wiem, czy wyjazdy, czy jakby życie takie na co dzień, to nie jest tak, że ja rządzę. A gdy macie właśnie jakieś takie rozmowy, to mówicie mniej więcej po tyle samo? Czy Asia mówi dużo, a Maciek podsumowuje jakoś tak? Zgadnij. Nie. Czy wyciągnijcie wnioski na podstawie tego, co przez chwilę się wydarzyło. No dobra, Maciek, już nie ściemnij. To jest świetny manipulator, także musisz teraz zadać mu takie pytanie, żeby zadać mu pytanie otwarte, żeby powiedział dużo więcej. Zadam takie poważniejsze, mam wrażenie, ale dużo osób was jakby bardzo lubi za to dogryzanie przed kamerą, które robicie, no bo to jest po prostu zabawne, czułe i fajne, ale... Nie wiem, skąd się wzięły takie w ogóle wnioski. Z internetów, ale pomyślałem sobie, że jeżeli przekładacie to na życie prywatne, to w wielu związkach może być tak, że w takim dogryzaniu i takim sposobie trochę żartowania możemy też przemycić czasem jakieś naprawdę poważne rzeczy, które nam przeszkadzają w drugim partnerze. I czy wy, Maćku, może jednak teraz ty, wybieracie taką drogę, że właśnie w ten sposób powiedziałbyś Asi, że coś jest nie tak, czy jednak macie taki moment, teraz odcinamy jakby te żarty, to dogryzanie i o poważnych sprawach rozmawiamy zupełnie inaczej? Tak, to prawda, o poważnych sprawach rozmawiamy zupełnie inaczej. Nie, co ty gadasz, generalnie ja nauczyłam się, znaczy Maciek nauczył mnie trochę dystansu, bo ja nie byłam taka jak on, a on myślę, że jest taki, mam wrażenie, że jest bardziej zdystansowany wobec innych, a nie wobec siebie. Jemu pewnych rzeczy mówić absolutnie nie można, albo się nie powinno, natomiast on naprawdę w bardzo zawoalowany sposób czasami krytykuje. Dzisiaj nawet na sesji parę razy mnie skrytykował. Jeszcze mnie nie było, nie słyszałem. Jeszcze cię nie było i nie, to powiedział mi na ucho. Natomiast ja uważam, że tak jest zdecydowanie lepiej niż w odwrotną stronę. Ale to też nie jest tak. My jesteśmy naprawdę związkiem jak 90% ludzi. To znaczy kłócimy się, jest nas dużo. I może trochę głośniej niż inni. Właśnie tak, czasami głośniej. A w tych kłótniach obowiązują jakieś zasady? Na przykład pary robią tak, że nie mogą pójść spać, jak się nie pogodzą, jak nie przegadają jakiejś sprawy. Czy wy też zakończycie każdą rozmowę, każdy konflikt? Już się przygotowuję. Widziałeś kiedyś jakiś MMA? Tak. To są właśnie te zasady. No, tam panie w banie. Nie wolno tylko i wyłącznie kopać w krocze. Prawda. Czułem, że chociaż 30 sekund tego wywiadu będzie na poważnie. Nie, na poważnie jest. Na poważnie jest tak, że mój mąż i ja jesteśmy takimi osobami, że po tylu latach wspólnego życia raczej nie pamiętam, kiedy nastąpił taki moment, kiedy, nie wiem, poszliśmy spać skłóceni. Byliśmy kiedyś u pani psycholog, która powiedziała nam, że dobrze byłoby czasem dać emocjom trochę opaść i wtedy dopiero wrócić do tematu. To było 12 lat temu. Wciąż pracujemy nad tym elementem. Nie, ale z drugiej strony rzeczywiście cichych dni nie mamy, ale to też chyba dlatego, że za dużo rzeczy robimy naraz i razem. Stwierdzenie, termin ciche dni, jak sama nazwa wskazuje, wymaga ciszy. A to jest ostatnia rzecz, czego można się po nas spodziewać, tak. Biorąc pod uwagę, że niebawem przeprowadzamy się do mieszkania, gdzie będziemy mieszkali po raz pierwszy od 17 lat. Nie w domu. 15 lat nie w domu. Czyli cienkie ściany i bliżej sąsiedzi. Nie, znaczy cienkie nie. Wydaliśmy majątek na to, żeby wygłuszyć nasze mieszkanie. Ale prawda jest też taka, że nasze niezbyt ciche życie też determinują trochę niezbyt ciche dzieci. Mhm.
co nie jest w ogóle związane z nami i wcale nie jesteśmy temu winni. I to nieprawda, że dzieci wysysają coś z mlekiem matki. Znaczy, to prawda, to prawda, znaczy, że dzieci wszystko wysysają. A mój mąż jak zwykle manipuluje, jest tak samo głośny jak ja, proszę mi wierzyć. Ja powrócę do tego, że mój plan rozmowy jakiś był. Tam był początek, środek i koniec. I tak jak w sobie powiedzieliśmy, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie w tym wszystkim, ale o jednej zasadzie waszych poważniejszych rozmów, tak jeszcze, czy jest na przykład taka druga, że nie kłócimy się przy dzieciach. Za dużo z nimi spędzamy czasu. I teraz przydałyby się ciche dni. I teraz przydałoby się ciche... Nie, to jest taka wiedza książkowa, ale życie to jest życie i dlatego pytam, jak to jest u was. Książkowa. Ja na przykład nienawidzę bluszczyznę, uważam, że jeżeli rodzice ukrywają jakby emocje też przed dzieciakami w zupełności, to też nie jest dobre, dlatego że dzieci potem nagle żyją trochę tak, myśląc, że ludzie się nie kłócą. Ludzie się kłócą, oczywiście w mniej lub bardziej cywilizowany sposób. Powiedziałabym, że my jesteśmy... jesteśmy głośni. Ja jest... jasne. Ja natomiast mam wrażenie, że im jestem starsza, tym bardziej, tym gorzej słyszę i dlatego w ogóle generalnie i z ekscytacji nie tak, tylko głośniej mówię. Asia po prostu wcale nie jest głośna, dlatego że ona krzyczy. I czasem jak ona krzyczy, to ona wcale nie krzyczy. Ona tylko w ten sposób próbuje usłyszeć, co sama mówi. To prawda.